Powiedz Marysia, o co zapytałaś premiera i co się... No nie wierzę. Maria! Zapytałam pana Donalda Tuska, dlaczego udaje takiego patrioty, a jest zdrajcą Polski. I odpowiedział mi, że mam poczucie humoru, a pani, która była koło niego, się zmieniała. Jak widać, jest dziwny z niego człowiek. Nie pani marszałek? Ale po prostu ci ludzie, no nawet nie potrafią się przyznać do tego, że no, zdradził Polskę po prostu w różnych okazjach, jak cały czas to robi. Nie mam pojęcia, jak można wydawać. Naliczyliście, że co odpowiem? Nie, no ja wiedziałam, że on może tak zareagować oraz w sposób, ponieważ to jak każdy polityk ma przygotowaną na pamięć krótką regułkę, jak powinien się zachować w takiej sytuacji, prawda? Ale widziałam jego wzrok po prostu. Zgadzam się bardzo. Chciałam to zadanie mu zadać, ponieważ ja wiem, że wiele tym pytaniem nie zmienię, ale uważam, że może ktoś się zastanowi, jakiś człowiek, który jest pełnoletni, a nie tak jak ja, i może się zastanowi, faktycznie wejdzie w ten internet i poszuka, dlaczego ja tak powiedziałam, że zdradzą Polskę, czy może faktycznie wyszuka, by się zdradził razem z Wałęsą Polskę, jak zostali na przykład rząd Olszewskiego. Dobra, przedstaw się jeszcze z jakiej szkoły? Jestem z drugiego liceum Gorzów Wielkopolski, Maria Skłodowska. Maria i nazwisko? Sokołowska. Maria Sokołowska.